Siema, siema, no witam was w kolejnym daily na moim kanale. Dzisiaj skupimy się na nienawiści. W dzisiejszym świecie jest naprawdę dużo nienawiści. I nie jest to coś dobrego. Nie jest to potrzebne. Nie jest to coś okej. Nie. Nie jest. Nienawiść jest zła, niepotrzebna. Jest czymś totalnie jak takim obrzydlistwem. Dla mnie jest to obrzydliwa cecha, no nie? Nienawidzić kogoś. Nie możesz mieć do człowieka nienawiści. I chcę wam powiedzieć, że to daily, to jest daily, które mówi, wiecie, o miłości, o tej prawdziwej wartości. I chcę wam powiedzieć, że jest napisane, nie kochaj tylko tych, którzy ciebie kochają, ale kochaj również tych, którzy ciebie nienawidzą. Tych, którzy ciebie prześladują, hajtują, obrażają. Kochaj ich, bo wtedy będziesz miał tylko wtedy będziesz miał nagrodę najpiękniejszą. I chcę wam powiedzieć, że miłość jest lepsza od nienawiści. I kochani, jak ktoś coś nam zrobi złego, to uczmy się, próbujmy, żeby, wiecie, uczmy się dla tej osoby współczucia, miłości, przebaczenia, bo przebaczenie jest najważniejsze w tym wszystkim. I muszę wam powiedzieć, że jak patrzę na dzisiejsze pokolenie, teraz skupimy się na dzisiejszym pokoleniu, jak patrzę na dzisiejsze pokolenie, że 11-latkowie, 12-latkowie już, wiecie, gdzieś tam na języku jakieś przekleństwa, jakieś złe słowa, wiecie, to aż normalnie idzie się, wiecie, no po prostu aż ręce opadają. Normalnie aż ręce opadają. Ja się pytam, gdzie są rodzice? Jak rodzice uczą te dzieci? Czy w ogóle uczą? Czy w ogóle przeklinają przy tych dzieciach swoich i nie zważają na to, że dziecko będzie w tak młodym wieku, w ogóle, że będzie przeklinało? Przecież takie zachowania są złe, takie zachowania są niepotrzebne. Takie zachowania trzeba od siebie odrzucać. Takich zachowań nie można przyjmować do swojego domu, do swojego życia. A więc chcę wam dzisiaj przekazać więcej miłości, więcej dobra, więcej szacunku, więcej przebaczenia i, co najważniejsze, więcej Boga. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego daily. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!